Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi Waldek Chojnacki, witam serdecznie Waldku, witam. Oraz Filip Wiktorski. Dzień dobry. Cześć Filip. Panowie są tutaj z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, przyszli do mnie, ponieważ organizują wspaniałą i bardzo do niej zachęcam akcję pod hasłem DKMS. Prawda? Dokładnie tak. No dobra, no to co to jest to DKMS? Bo wiecie, ja wiem, ale ktoś, kto jest po drugiej stronie naszego ekranu, może nie wiedzieć, co to znaczy DKMS. To jest taka akcja, podczas której rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Mhm. To nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Mhm. Okej. Okay. Waldek, masz coś do dodania? Odnośnie do KMS-u nic, no ja mogę dalej rozwinąć, na czym będzie polegała na Okej, okay, no to zaraz przejdziemy do tego, jak będzie polegała. Powiem Wam szczerze, panowie, że sama parę lat temu zgłosiłam się i oni co jakiś czas przesyłają do mnie informacje z DKMS-u, tam akurat informacje, żeby przekazać 1,5%. I kiedyś nawet myślałam, że zadzwonią do mnie, bo ja mam grupę krwi taką rzadką. No bardzo bym chciała kogoś wspomóc, tak? Znaleźć tego swojego bliźniaka, bo to jest jakiś bliźniak genetyczny, jakoś tak mówią, nie? No to komuś bym uratowała życie, dlatego ja mam takie przeświadczenie, że trzeba się zarejestrować, bo jeżeli się nie zarejestruje, to ktoś może przeze mnie w jakiś, znaczy no nie to, że przeze mnie, ale przez to, że ja się nie zarejestruję, umrzeć. I bardzo się cieszę, że takie akcje we Wrocławku się odbywają i ona się nie odbywa od wczoraj, tak? Nie. Który to już jest rok? Ogólnie akcja DKMS w Polsce jest od 2008 roku, a u nas w PANSie jest od kilkunastu lat, tak, co edycję wspieramy. Rozumiem. Okej, okay. No dobrze, no to teraz kto może przyjść na taką, zgłosić się do Was. Jak to w ogóle będzie wyglądało? Kiedy będzie ta akcja? Tak, cała akcja będzie u nas od 15 do 20 kwietnia. Mhm. Mamy rozdzieloną akcję na poszczególne budynki dydaktyczne u nas w Akademii. I mogę podać konkretne godziny, żeby tutaj wszyscy wiedzieli, kiedy możemy tutaj przywitać. Okej, dobra, to teraz uszczegółowimy, dobrze mówię? Czyli tak, to nie jest skierowana tylko do studentów, to jest do wszystkich tak naprawdę. Tak, to jest do wszystkich, do każdej osoby w wieku od 18 do 55 roku życia, której stan zdrowia ogólny jest dobry i osoby tutaj zamieszkałej w Polsce, bo to też jest tutaj ważne. Okej, okay, żeby była na miejscu, żeby miała miejsce zamieszkania w Polsce. 18-55, podejrzewam, że już po tym 55 roku ciężko... W dniu rejestracji nie może mieć ukończonego 55 roku życia, ale w dniu rejestracji może ukończyć 18 rok życia. Okej, okay, dobra. Bez względu na to, czy kobieta, czy mężczyzna. Bez względu. Płeć się nie liczy. Kobieta w ciąży również może się zarejestrować jako potencjalny dawca, tylko że w bazie będzie tak jakby zablokowana na okres ciąży i chyba kilku miesięcy, 6 miesięcy. Czyli połogu tak zwanego, tak? Tak, po ciąży. Po ciąży, po porodzie. No dobra, czyli teraz tak. Jak to wygląda? Ten 15 w jakim budynku macie? W jakiej godzinie? 15 to od godziny 9 do 18.30 przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku. Czyli na Zawiślu. Na Zawiślu. Dobra. Czyli ładnie. Od której jeszcze raz? Od 9 do 18.30. Dobra. Tego dnia również oprócz samej akcji rejestracji będą też turnieje sportowe, które będą miały, mają na celu też promowanie zdrowego trybu życia i tutaj uwrażliwiania, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest niezwykle ważne wśród studentów i ogólnie wśród wszystkich, którzy tam nas odwiedzą tego dnia. Okej, okay, bardzo fajnie. A co, wiecie już, jakie będą turnieje? No tam jest sala, prawda? Tak, tak. Na pewno jest turniej, nie chcę przekręcić nazwy. Akademicki turniej tenisa stołowego oraz akademicki turniej na ergometrze wioślarskim. Okej, okay, no to fajnie, można poćwiczyć trochę. Rączki przynajmniej, w tym pierwszym nóżki też. No dobra, w drugi dzień, 16, gdzie się co odbywa? Ulica Energetyków 30 i Mechaników 3. Czyli to będzie w dwóch budynkach. Tak, od 9 do 18.30. Czyli też długa godzina. Okej, okay. I tam będzie coś dodatkowego, tak jak na Zawiślu? Znaczy, czy nie? Póki co nie ma nic oficjalnie, ale w trakcie każdego z dni będą organizowane quizy, konkursy, żeby uświadamiać i zachęcać tutaj do poszerzania swojej wiedzy odnośnie dawstwa szpiku. Okay. Będzie coś słodkiego, także... O, słodkie to niekoniecznie jest zdrowe, nie namawiaj. Aczkolwiek umili życie, ale zachęcające. Umili życie osłodzi, natomiast cukier, słuchajcie, ostatnio gdzieś czytałam jakieś badania, no jest bardzo, bardzo negatywne. I o tym w końcu powinno się głośno mówić. No ale
ale dobra, jak przyjdą na tą rejestrację, to niech się posłodzą trochę cukrem, prawda? Kolejne dni? Później 17 przy ulicy Mechaników, 13-18.30. Czyli też za Zamcze. Tak jest. 18 i Energetyków, i Mechaników, 14.30-18.30. Okay. 19 tylko Mechaników, od 13-16.40. I 20 oba budynki od 9-18.30. Czyli jest bardzo szeroki zakres dostępnych godzin, gdzie można się zgłosić i... No i właśnie co? I zasięgnąć informacji, czy w ogóle dana osoba może być dawcą tego szpiku, może się zarejestrować w bazie, bo będziemy tutaj, że tak powiem, udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania, rozwiewali wątpliwości. Jak ktoś nie jest pewny, czy chce, może zostać takim dawcą, to zapraszamy, rozwiejemy wszelkie wątpliwości, pomożemy i jak osoba się, że tak powiem, zdecyduje, to zarejestrujemy. Zarejestrujecie i co? I dacie jej taki zestaw do pobierania tego wymazu? Tak, ta osoba wtedy, zademonstrujemy jak to zrobić, jak pobrać ten wymaz i ta osoba wtedy sobie ten wymaz pobierze. Tak, to będzie z wewnętrznej strony policzków. Okej, okay, czyli tam trzeba trochę pomerdać, żeby nabrać ten materiał genetyczny do zbadania, czy nadajemy się na tego, na tego bliźniaka genetycznego. Jak według Was taka akcja jest ważna dla społeczności takiej, no nie tylko akademickiej, ale ogólnie dla społeczności lokalnej? Co Wy myślicie na temat organizowania takich akcji? No ja uważam, że to jest ogólnie bardzo super pomysł, bo tak jak wspomniałem na początku, to nas nic nie kosztuje, a może drugiemu, trzeciemu uratować życie. I tak jak kolega wspomniał, robimy wymaz, potem będzie przekierowany to do fundacji. I stamtąd będą typowane osoby, a tak jak wspomniałem, no to jest bardzo ważne, no bo no, teraz pomaganie jakby jest na tobie. Pomaganie jest na tobie, no. To prawda, że tym bardziej tych zachorowań na nowotwory szpiku jest coraz więcej. W tej chwili się szacuje, że co 40 minut jedna osoba dowiaduje się o tym, że choruje na białaczkę. Tak, na białaczkę. No i tutaj stosunkowo mało osób ma tego bliźniaka genetycznego tak naprawdę. Im więcej mamy zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym większa szansa jest na to, że uda się komuś uratować życie. No i właśnie, drodzy Państwo, to teraz jak Waldek powiedział, że co 40 minut ktoś się dowiaduje, że jest chory na białaczkę, to powiem szczerze, że we Wrocławku tych zachorowań na białaczkę jest bardzo dużo. Bardzo dużo pacjentów z Wrocławka, najwięcej pewnie z tego regionu, trafia do jednego z toruńskich szpitali właśnie z takim zachorowaniem. To może niech będzie to dla Was taki impuls do tego, żeby właśnie w tych dniach między 15 a 20 kwietnia zjawić się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych i dać sobie wymazać samemu ten materiał genetyczny z tej wewnętrznej części policzka. Panowie, gdzie pełną informację, jakby ktoś chciał poza tym, tą naszą rozmową dzisiaj dowiedzieć się o tej całej akcji, czy macie jakąś social media, gdzie taka informacja jest? U nas na Facebooku zachęcamy do obserwowania z Instagrama czy Facebooka Samorządu Uczniowskiego Akademii oraz mamy też wydarzenie na Facebooku Helpers Generation. Tam są wszelkie dostępne informacje odnośnie akcji. Okej. Okay. Sami już pobraliście ten sobie? Jeszcze nie, no bo czekamy dopiero na te... Na akcję. Dobra, to ja poproszę zdjęcie, jak pobierzecie. Z chęcią zobaczę. No sama oddałam parę lat temu, drodzy Państwo, cały czas czekam na ten telefon, w którym ktoś poinformuje mnie, mamy Twojego bliźniaka genetycznego, potrzebny jest Twój szpik, pomóż, i ja wtedy powiem, pomogę i zadziałam i oddam ten szpik, bo wiem, jak to jest ważne, jak potrafi uratować życie innemu choremu w potrzebie. Dlatego, drodzy Państwo, bardzo serdecznie zachęcam. Między 15 a 20 kwietnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych na social mediach samorządu studenckiego możecie znaleźć informacje. Idźcie, zgłoście się, zróbcie sobie wymaz. Być może do Was zadzwoni ten poniekąd szczęśliwy dla kogoś telefon. Filip Wiktorski i Waldek Chojnacki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że
żebyście właśnie Państwo przychodzili do nas, bez względu na to, jak się dzisiaj czujecie. Aczkolwiek nie przeszkadza to, czy ktoś jest po niewielkiej ilości alkoholu, czy ktoś jest świeżo po tatuażu, czy też po piercingu. No, czy tak jak kolega powiedział, w ciąży. To nie pobranie krwi, nie? Tak, to nie pobranie krwi. To też jest odstęp czasu, zanim Państwo oddadzą jakby tą dawkę. A mówię, może komuś ratować życie. Może komuś pomóc. Ważne jest, żeby danego dnia osoba po prostu zdecydowana przyszła. Nie ma to też się, że tak powiem, rejestrować, jak osoba nie jest pewna. Najlepiej rozwiać wszelkie wątpliwości, bo później może się okazać, że znajdzie się ten genetyczny bliźniak i ta osoba może zrezygnować, na przykład ze strachu. Tu nie tędy droga, żeby osoba się bała, żeby była niepewna. Po prostu jak osoba będzie zdecydowana, to wtedy śmiało się może zarejestrować. I to jest w takich godzinach, drodzy Państwo, że jeżeli pracujecie na zmianę albo od rana, albo od popołudnia, to na pewno w którąś godzinę i w któryś dzień sobie tą wizytę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych dostosujecie. To jeszcze raz dziękuję Panowie. Dziękuję. Waldek i Filip z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dziękuję. Dziękuję.